Piąte zwycięstwo w piątym meczu. Jak ocenisz to dzisiejsze? No, nie można uznać ten nasz mecz w naszym wykonaniu za najładniejszy. No, męczyliśmy się trochę, nie było bardzo dużo strat wykonaliśmy. No, też troszkę można powiedzieć, że zespół z Poznania nas zaskoczył. Trzeba im przyznać, że siedli na nas agresywnie, próbowali, walczyli chłopaki, no i trochę tam, mimo że wynik tam był plus 20 chyba tam z tego co pamiętam, no to nie jesteśmy aż tak zadowoleni z tego meczu, ale liczy się zwycięstwo i na koniec sezonu z tego będziemy rozliczani, ile było zwycięstw, a nie jakimi różnicami punktowymi. Czy można powiedzieć, że druga kwarta była takim kluczowym momentem, kiedy odskoczyliście tak już na dobre? Wydaje mi się, że trzecia mimo wszystko, że to jednak ta trzecia kwarta, gdzieś tam weszliśmy, zaczęliśmy bronić agresywnie, zaczęliśmy odcinać, pojawiły się jakieś tam szybsze punkty z kontrataku, straty przeciwnika i myślę, że to jednak mimo wszystko ta trzecia kwarta była taka decydująca w tym aspekcie. Poprzedni tydzień mieliście bardziej intensywne 3 spotkania, teraz mieliście tydzień przerwy, jak wolicie grać? Czy to jednak ta większa intensywność, czy tydzień odpoczynku? W sumie ciężko powiedzieć, no, staramy się skupiać, mamy naprawdę, trenerzy dobrze nas przygotowują, cały czas współpracują z trenerem, z Tomkiem naszym od przygotowania motorycznego, od obciążenia treningowe są dobierane tak, żebyśmy właśnie byli jak najbardziej świeży na mecz, przygotowani, więc myślę, że to nie ma znaczenia, musimy się skupić, nie patrzeć, czy gramy co drugi dzień, co trzeci dzień, myślę, że jesteśmy tak przygotowani, dobrze prowadzeni przez trenerów, że to nie ma największego znaczenia. Następne spotkanie jest też niepokonaną drużyną z Torunia, czy jakoś specjalnie przygotowujecie się, czy traktujecie to jak kolejny mecz ligowy? Nie, no wiadomo, że nie, no traktujemy to jak kolejny mecz. Zespół z Torunia też nie przegrał żadnego meczu. Wiadomo, że gdzieś tam bardziej się skupiamy, no bo jednak drużyna wygrywa te mecze, grają bardzo dobrze, u siebie są bardzo groźni. No i zobaczymy. Wszystko się okaże w środę. Mam nadzieję, że my wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko i tyle.